Drodzy Państwo, rozdaliśmy wszystkie nominacje i myślę, że to już jest ten moment, kiedy zapraszam na scenę przewodniczącą kapituły panią profesor Ingę Iwasiów, na scenę oczywiście, oraz pana prezesa, redaktora naczelnego Kuriera Szczecińskiego, pana Tomasza Kowalczyka, którzy przejdą do rzeczy. Ale zanim przejdą, ja pozwolę sobie jeszcze szybciutko wymienić skład całej kapituły. Oczywiście przewodniczącą była pani profesor Inga Iwasiów. W skład kapituły weszli również pan Artur Daniel Liskowacki, Justyna Sobolewska, pani Justyna Sobolewska, pani Beata Kozak oraz pan profesor Krzysztof Oniłowski. Wielkie brawa, a teraz głos oddaję pani przewodniczącej. Szanowni Państwo, jury pierwszej nagrody dla autorki Gryfia postanowiło przyznać nagrodę pani Magdalenie Tuli za... Przygotowana, laureatki były wyrywane do odpowiedzi bez ostrzeżenia. Szanowni Państwo, w nagrodach i konkursach literackich niedobre jest to, że zwyciężyć nie mogą wszystkie finałowe książki. Chętnie mówiłabym o każdej finalistce Gryfi, lecz chcę przynajmniej podziękować wszystkim autorkom za godziny w ich światach, za dyskusje, które dzięki im dziełom stały się udziałem jury i publiczności pierwszego Festiwalu Literatury Kobiet Gryfia. Przyznajemy nagrodę Gryfia Magdalenie Tuli, ponieważ włoskie szpilki bolą. Ból, którego doznaje ich bohaterka, 10-letnia dziewczynka, uwalnia coś w nas, czytelniczkach i czytelnikach. Nieskonkretyzowane coś. Plamy zapomnianych, zepchniętych na dno pamięci chwil z dzieciństwa, gdy nie udawało nam się gładko wypełniać zadań stawianych przez świat. Upokorzenie, samotność, los przedszkolaka, los małego dziecka znamy to prawdopodobnie wszyscy. Wychodzimy z tych pierwotnych, założycielskich dla dalszego życia sytuacji i czym prędzej, wielkim nakładem sił, maskujemy ramki, niewielkie, jątrzące ślady po upłucie. W ich najpierw odczuciu, a potem zabliźnianiu pomóc może ta najlepsza literatura. O takiej książce mam zaszczyt mówić. Oczywiście, włoskie szpilki są w tej prozie eleganckimi butami matki, naprawianymi przez zazdrosnych szewców, snujących domysły, skąd może pochodzić luksusowe obuwie. W zbiorze znajduje się wiele takich mikroscen, nowelistycznych szkiców, mających zarówno realistyczny, jak i metaforyczny sens. Praca czytelnicza nie może się skończyć na ich przyjęciu. Musi zejść w głąb, ku zdaniu i do podtekstu. Narracja Magdaleny Tuli przenosi nas w lata 60., a ponieważ bohaterami zdarzeń czyni polsko-włoską rodzinę inteligencką, żyjącą na co dzień w Warszawie, wakacyjnie w Mediolanie, może opowiedzieć nam o różnicach wynikających z historii. Podczas wojny we Włoszech było ciężko, czytamy, brakowało śmietanki do kawy. Podczas pokoju w Warszawie nadal jest ciężko, brakuje wszystkiego. Ten brak narasta, zatrzaśnięcie i wyuczona rezygnacja po niewypowiedzianych, nieprzepłakanych stratach kulminują w marcu 68 roku.
Narracja Magdaleny Tuli opowiada bowiem nie tylko o bólu dziecka, które trzeba w ramach seansu terapeutycznego próbować przygarnąć, ale i o bólu społeczeństwa skazanego na komunistyczną musztrę. W przedszkole, w którym dzieci uczy się znosić kary, jest bowiem także metaforą kraju, w którym dorośli już potrafią radzić sobie z pokusą szczerości. Włoskie szpilki składają się z serii opowiadań o pękniętych światach. Tym podzielonym żelazną kurtyną, tym pomiędzy dziećmi i dorosłymi, ale i pomiędzy dziećmi i dziećmi, swoimi i obcymi, przystosowanymi do życia w grupie i uciekającymi niczym lis z finału tej książki. O świecie choroby, w której pamięć odwija rulon narracji aż do początku, wyłączając córkę z kręgu opowieści matki, oddając obu w zamian niechciane obrazy strat, śmierci i wstydu. Nakłucia po włoskich szpilkach zabolą i przez ten ból mogą leczyć współczesnych czytelników, szukających w literaturze objawień, związków z egzystencją, opowieści o wspólnocie doświadczeń i osobności ich przeżywania. Dziękuję bardzo. Myślę, że poprosimy wszystkie panie teraz na środek, bo teraz nastąpi ten bardzo lubiany przez wszystkich panów fotoreporterów moment, kiedy będzie ta chwila dla nich. Bardzo prosimy panie na środek, oczywiście naszą laureatkę do środeczka. Tak widzę, że wszystkie panie tak chętnie się garną jak do przemawiania. To może ja poproszę, zaproszę bardzo serdecznie. Ustawimy się na środeczku. Ja chyba nie jestem upoważniony do oficjalnego zamknięcia gali, bo jej oficjalnie nie otwierałem, ale państwa już po chwili dla fotoreporterów zapraszam na bankiet, a tam gala prawdopodobnie będzie trwała dalej w części mniej oficjalnej. Proszę bardzo. Poproszę, panowie proszą troszeczkę bliżej, troszeczkę śmiałości. Zapraszamy bardzo serdecznie. Może z nagrodą? Jest taka inicjatywa. O, są nagrody. Jest, to się miło, co na to nagrodę. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo dziękujemy i jeszcze raz wielkie gratulacje.